Siemanko. Jakiś czas temu wam proponowałem, czy to mówiłem, że zamierzam wrócić do nagrywania takich krótkich vlogów z wyjazdów, czy też imprez modelarskich. No i na ostatnich zawodach w Olsztynie miałem tyle do roboty, że zrobiłem dosłownie jedno zdjęcie z momentu pakowania się już po zawodach do samochodu i robiliśmy sobie zdjęcie, jakiego Tetrisa uczyniliśmy w bagażniku. A w ten weekend odbyły się pierwsze zawody na Titan Arenie i tym razem udało mi się coś tam nagrać, jakieś przebitki zrobić, które widzicie sobie w tym miejscu. I chciałem wam powiedzieć kilka słów o tych właśnie zawodach w takiej krótkiej vlogowej formie. No więc zawody były w formule organizowane były w formule jednodniowej i wydaje mi się, że w przypadku zawodów halowych, takich lokalnych, jest to całkiem fajne rozwiązanie, bo w przypadku zawodów na glinie jednak preferujemy kilkudniową formułę, względu na to, że trzeba się rozstawić z tym całym serwisem, namiotami, miasteczkiem i tak dalej. No tutaj przyjeżdżamy, już czekają nas stoliki, krzesełka, jest rozłożony prąd, więc właściwie potrzebujemy 5 minut, żeby się rozstawić. No i biegi w elektrykę są jednak krótsze, więc jest możliwość, żeby to ogarnąć w ciągu jednego dnia i żeby nie brakowało jakby ilości przejazdów. No i te zawody skończyły się koło 9, zaczęły się od 8 rano, więc się najeździliśmy. Był jeden trening, były dwa treningi klasyfikowane, były 5 rund kwalifikacji i później 3 finały, więc naprawdę jazdy było całkiem sporo. Przerwy między biegami były około godzinne. Więc to wszystko przebiegło całkiem płynnie, więc całkiem fajnie jak na debiut. Tutaj gratuluję i pozdrawiam oczywiście organizatorów. Druga sprawa, która mi się podobała, to na miejscu była opcja zamówienia sobie obiadku, więc nie trzeba było biegać i szukać sobie czegoś do jedzenia i na miejscu było to jakby ogarnięte w tamtejszej kuchni. No może nie był to jakiś tam obiad z Sheratona, ale fryteczki, kotlecik, surówka i tak dalej się oczywiście znalazły. Wszelkie tam napoje, przekąski też są na miejscu, więc to jest fajnie. Kolejna rzecz, która mi się podobała, to to, że obok był taki nieoficjalny event driftowy, nieoficjalny, no bo nie były takie zawody tutaj, tylko spot, a pojawiło się ponad chyba 10 osób, byli przyjezdni z Lublina i naprawdę w przerwie można było sobie popodziwiać te piękne podwozie, jak śmigają po winklach, i to mi się oczywiście podobało i pozdrawiam Błażeja, który to zorganizował. Czekajcie, bo się pogubiłem, nie z tą stronę kamerę kręcę. No i wszystko przebiegło bez jakichś większych zgrzytów, ja się dobrze bawiłem, uważam, że... Znaczy, nie planowałem pojawiać się na zawodach halowych w lecie, kiedy jest opcja jazdy po glinie, ale pogoda nam płata psikusy jednego za drugim, a trening na hali jednak daje bardzo dużo, jesteśmy w stanie bardzo fajnie poczuć powtarzalność jazdy. Model jest dużo bardziej dynamiczny niż ta ósemka na glinie, więc trzeba wykazać się większym refleksem i uważam, że jest to naprawdę kapitalny trening i po takim sezonie zimowym, jak odbyliśmy sobie teraz, przyjście kolejny raz w sezon letni gliniany przychodzi dużo łatwiej i widać po prostu progres po tej zimie. Na pewno jest lepiej, niż gdybyśmy siedzieli po prostu na tyłkach i czekali pół roku, aż wrócimy do jazdy. No i też może parę jakichś komentarzy, nazwijmy to krytycznych, do organizatorów, żeby jakiś tam konstruktywny feedback dać. Pierwsza rzecz to wydaje mi się, że nagłośnienie trzeba jeszcze trochę dopracować, bo było po prostu słabo słychać komendy sędziego i nie zawsze wiedzieliśmy, czy już jest bieg, czy jeszcze nie, i nie by zawsze było słychać te ostrzeżenia odnośnie sytuacji na torze, więc to jest do jakiejś poprawki. Druga sprawa, która mi się wydaje, że można by nad tym się jeszcze zastanowić, to miejsce startu finałów, bo finały startowały z takiego podestu, który jest prostą na końcu toru. To jest tak jakby drugi poziom i na końcu tej prostej jest od razu wall ride, i w przypadku finałów tych grup bardziej profesjonalnych, nazwijmy to, czy finałów A, to jeszcze jakoś przebiegało, ale w przypadku grup, gdzie jechało więcej początkujących zawodników, często tam się działo po prostu Armagedon przy starcie i trzeba było powtarzać start i tak dalej, więc wydaje mi się, że to można jeszcze przemyśleć i dopracować. A jeśli chodzi o mój start w samych zawodach, to wydaje mi się. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować Soni i Rafałowi Skrzypkowi z Latina RC z Wolsztyna, bo gdyby nie wy, to bym tych zawodów nie skończył i bym ich na pewno nie przejechał. I daliście mi mnóstwo pozytywnej zabawy i pozytywnej energii, bardzo wam dziękuję. A o co chodzi? Generalnie w jakiś niefortunny sposób w moim Maso B7-4 pękła wieża, a jak pękła wieża, to wahacz nie miał, odpadł amortyzator oczywiście, więc wahacz nie miał jakby ograniczenia w swojej pracy, wygiął się w jakiejś takiej dziwnej pozycji, że pękł kielich z dyferencjału, no a nie są to części, które mam przy sobie, więc uniemożliwiło mi to naprawienie mojego modelu. Pro tip. Zawsze posiadajcie zapasową wieżę do swojego modelu. No właśnie, no i byłem trochę zrezygnowany i stwierdziłem, że odpuszczę, posiedzę sobie jeszcze z chłopakami, pooglądam przejazdy, ale Rafał z Sonią zaproponowali, że mają w bagażniku starsze swoje ASO, którym nie jeżdżą, jeśli załaduję do niego swój odbiornik, aparaturę, pchełkę i tak dalej i go sobie uruchomię, to będę mógł nim jechać.
Ja byłem niechętny do tego rozwiązania, bo po prostu nie lubię używać cudzych modeli i nigdy nie jedzie się tak samo cudzym modelem jak swoim, bo się jednak stara być bardziej ostrożnym i tak dalej. No ale Sonia właściwie mnie namówiła, żebym spróbował. Przełożyłem, pojechałem kwalifikacje, oczywiście organizatorzy mi pozwolili na taki manewr. Przejechałem kwalifikacje, przejechałem finały tym modelem. Z czasem jechałem coraz, można powiedzieć, odważniej, co skutkowało coraz większym stresem z mojej strony, bo nie zawsze się udawało wejść w zakręt tak jak powinienem. Ale koniec końców dojechałem drugi i zająłem drugie miejsce w klasie 4WD Stock. Pierwsze miejsce zajął Kuba, którego w tym momencie nazwiska nie pamiętam, co mocno przepraszam, ale do Kuby generalnie po prostu nie miałem startu. Kuba jest świeżym zawodnikiem, ale jechał naprawdę rewelacyjnie. Jechał szybko, jechał dość powtarzalnie. Powiedział mi po zawodach, że spędził ostatnio bodajże 9 dni na torze, więc naprawdę mógłby z zamkniętymi oczami zasuwać. No i po prostu to poskutkowało, gratuluję. Próbowałem, ale nie dałem rady Kuby dogonić. No dobra, to chyba tyle, krótki materiał, ale wydaje mi się, że wszystko co najważniejsze powiedziałem. Bardzo dziękuję organizatorom za fajne zawody i świetny trening. Dziękuję ludziom, którzy brali udział w zawodach, za miłe rozmowy w międzyczasie. I do zobaczenia. Najbliższe zawody to oczywiście pierwsza runda Mistrzostw Polski w Szczecinie i widzimy się tam już za 2 tygodnie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bąk. No i jeszcze szybkie sprostowanie, bo o tym zapomniałem. Zanim się widzimy w Szczecinie za 2 tygodnie na pierwszej rundzie Mistrzostw Polski, to za tydzień, to my się widzimy na WSW w nadarzeniu oczywiście i będziemy sobie trailóweczkami piknikowali, jeździli mi w brameczkach, więc oczywiście was serdecznie zapraszam, też tam będę z całą moją zaspaną rodziną. Do zobaczonka, pa pa.